Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach chcieli z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaprezentować wiersze i kolędy oraz dedykować swój występ wszystkim oglądającym. Z okazji świąt chcielibyśmy życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia. Ten 2020 rok dla wszystkich bardzo trudny. Pragniemy, aby te święta mimo wszystko były radosne i na ile to możliwe pozwoliły zapomnieć o tych niełatwych momentach, które przeżywamy. Niech magia świąt zadziała i nasze życzenia, wiersze oraz kolędy przywrócą ich magię. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Cztery świece płonęły powoli. Było tak cicho, że prawie usłyszałbyś ich rozmowę. Pierwsza rzekła: ja jestem pokój, jednak nikt nie troszczy się o to, abym płonęła, dlatego odchodzę. Płomień stawał się coraz mniejszy, aż w końcu zgasł zupełnie. Druga rzekła: ja jestem wiara, najmniej z was wszystkich czuję się potrzebę, dlatego nie widzę sensu dłużej płonąć. Gdy skończyła mówić, lekki podmuch wiatru zgasił płomień. Trzecia ze świec zwróciła się ku nim i ze smutkiem rzekła: ja jestem miłość, nie mam siły dłużej świecić. Ludzie odsunęli mnie na bok, nie rozumiejąc mojego znaczenia. Zapominają kochać nawet tych, którzy są mi najbliżsi. I nie czekając ani chwili, zgasła. Nagle dziecko otworzyło drzwi i zobaczyło, że trzy świece przestały płonąć. Dlaczego zgasłyście? Świece powinny płonąć aż do końca. To powiedziawszy, dziecko rozpłakało się. Wtedy odezwała się czwarta świeca. Nie smuć się, dopóki ja płonę od mojego płomienia, możemy zapalić pozostałe świece. Ja jestem nadzieja. Z błyszczącymi od łez oczyma dziecko wzięło w dłoń świecę nadziei i od jej płomienia zapaliło pozostałe świece. Płomień nadziei nie powinien nigdy zgasnąć. W swoim życiu każdy z nas powinien podtrzymywać płomienie pokoju, wiary, miłości i nadziei. Thank you.
To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca załamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięść rozwiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Chleb, miłość, a gdy zabłyśnie gwiazda w błękitnej dalekości, będziemy ze sobą dzielić opłatek. Chleb, miłość, a łamiąc okrąg biały wśród nocy świętej ciszy, niechaj się serca nasze jak dzwony rozkoszą. Oto już cud się spełnia, już biją w niebo dzwony. O, witajże nam Jezu, Betlejem narodzony. Srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy ją zna od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie, błyszczące promienie. A każdy promień to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli, nie magowie, już trochę postarzali. Lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali. Chwycili w garść promienie, trzymając z całej siły. I teraz w tym rzecz cała, by się życzenia spełniły. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. Anna Szydłowska. Gwiazda. Jest taka gwiazda, jedna, jedyna, co radosnym mrugnięciem Wigilii zaczyna. A kiedy wreszcie ta gwiazda uśmiechnie się wesoło, zapalimy świeczki na choince, zasiądziemy do stołu. Przy Wigilii podzielić się opłatkiem. Powiedz mi, co to znaczy. To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Przy wigilijnym stole niech obcy gość zasiądzie w twoim rodzinnym kole, przy opłatku kolędzie.
przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty, że jako mówi wam wszystkim stare, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżej otworzyć wrota, oto co czynić wam każe miłość, największa cnota. Przy stole wigilijnym, ten wieczór uroczysty, opłatkiem przełamaniu spotykamy się wszyscy. Przy stole wigilijnym, jak co roku życzenia, między sobą składamy, niech spełniają marzenia. Przy stole wigilijnym, pełnym potraw świątecznie, talerz więcej dla gościa, zestawiony koniecznie. Przy stole wigilijnym zawsze znajdą się miejsca dla tych, których już nie ma, ale są w naszych sercach. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak sukowy. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki i oby w nas zasiewały jędze, bo zamieniały się w owieczki. A w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwnej świeczki, by anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na serce pogmatwane, jak na osiołka, kompres śniegu. Aby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie, by szpak pstrokaty zagrypiony pichał koziołki nam na grobie, aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając swej kolejce, a Matka Boska cichym ufnym, jak ciepły pled wzięła na ręce. Ksiądz Jan Twardowski. Rozwarły się niebiosa, już kolęd płyną dźwięki. O witajże nam, witaj, Jezuniu malusieńki. Ty, któryś jest miłością i sercem tego świata, zagarnij serca nasze i w imię swoje zbrataj. Niech zamiękną swary, zawiści, ludzkie złości. Noc święta, wigilijna, dzielny chleb miłości. Pomocki, a na każdej świeczka, z trojku z bibułek stoi choineczka. Da zaświeci się między gałązkami, wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.
do Betlejem, do Betlejem, gdzie maleńki Jezus. Do Betlejem, do Betlejem, gdzie niebo jaśnieje. Do Betlejem, do Betlejem, gdzie maleńki Jezus. Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki, chwalą z aniołami Pana. Nad Panami chwalą z aniołami Pana. Nad Panami. Wstajenki, wstajenki, jeśli zrobisz ten właściwy krok.
zarobić.